Poczucie winy jest czymś, co jest z zasady dobre. Pokazuje nam, że nasze zachowanie było negatywne i skłania nas poprzez ból, poprzez to, że jest bardzo nieprzyjemne, do tego, byśmy nie powtarzali tego złego zachowania. Każda rzecz, która jest z zasady dobra, może być użyta do złych celów. Poczucie winy może być użyte przez negatywnych ludzi, przez ludzi, którzy chcą nas wykorzystać. No na przykład chcą nas wykorzystać do tego, żebyśmy im pomagali, żebyśmy oddali im swój czas, swoją energię, swoje pieniążki, oczywiście jak najbardziej. Jak się to robi w praktyce? W praktyce wmawia się człowiekowi, że coś, co zrobił, albo coś, czego nie zrobił, jest bardzo złe. Motywuje się to względami społecznymi, czy to religijnymi. Dodaje się, że dany człowiek pójdzie do piekła za to, że danej rzeczy nie zrobił dla pasożyta. W związku z tym manipulacja poczuciem winy jest oprócz tego, że bardzo skuteczna, masowo się z niej korzysta, jest bardzo niebezpieczna. Gdy już komuś uda się wmówić tobie, że robiąc coś albo czegoś nie robiąc, masz poczucie winy, zrobiłeś coś złego, to odczuwasz negatywne uczucia. Następnym razem, gdy pasożyt o coś się poprosi, nie chcąc tutaj odczuwać negatywnych emocji, negatywnych odczuć w ciele, zrobisz coś, żeby tego nie czuć. Ale czy ty robisz coś dobrego? Nie. Mogłeś zostać, nie mówię, że zostałeś, ale mogłeś zostać zmanipulowany. Poczucie winy jest uniwersalnym środkiem, dzięki któremu zmusza się całe masy ludzkie do robienia czegoś, co nie jest im potrzebne i co nie jest dla nich korzystne. Poczucie winy, podam Państwu kilka przykładów. Jednym z najpopularniejszych przykładów poczucia winy to jest to, co robi w Polsce Kościół Katolicki, czyli organizacja należąca do obcego państwa, do państwa Watykan, do Stolicy Apostolskiej. Te obce państwo, które funkcjonuje w wielu, wielu krajach na całym świecie, funkcjonuje na tej zasadzie, że od najmłodszych lat funkcjonariusze tej organizacji powtarzają, codziennie powtarzają, aż się zapisze w głowie, że te młode dziecko, twój mały synek, mała córeczka, którą tak bardzo kochasz, jest winna przeważnie dwóch rzeczy. Ja byłem uczony dwóch rzeczy. Pierwsze to, że każdy mój grzech i grzech pierworodny jest winny za śmierć Jezusa. Wmawia się poprzez powtarzanie małym dzieciom, że to jest ich wina, ich grzech, którego to pojęcia nawet nie rozumieją, że 2000 lat temu pewien Żyd został ukrzyżowany przez Rzymian. Drugim poczuciem winy, teraz już jest coraz rzadziej stosowane, natomiast gdy ja byłem młody, uczono mnie, że grzech pierworodny to jest też moja wina, że jestem tym naznaczony. W związku z czym czułem się bardzo źle. Miałem tak mało rozwinięty umysł, który nie potrafił mi wytłumaczyć: Marek, to jest organizacja, która na tym zarabia. Gdy ty czujesz się gorzej, chodzisz do tej organizacji, oddajesz pieniążki, oddajesz swój czas, głosujesz tak, jak ci każą, robisz to, co ci mówią, ponieważ źle się czujesz, że zrobiłeś coś złego. I od razu organizacja chętnie ci podsuwa pod nos rozwiązanie, jak możesz zrobić coś dobrego. Oczywiście dobrą rzeczą jest oddawanie pieniążków tej organizacji, swojego czasu, energii, czyli człowiek z poczuciem winy robi coś, żeby nie czuć tego poczucia winy. Potężna organizacja, państwo Watykan, wmawia od olbrzymiego czasu, od małego dzieciom, że są winne. Dzieci czują się gorzej, zaczynają nienawidzieć siebie, mają depresję, źle się czują, mają nieokreślone lęki, tęsknoty i to wszystko jest pokłosiem tego, że ksiądz codziennie wmawia, że małe polskie dziecko jest winne tego, że 2000 lat temu, tysiące kilometrów stąd, umarł na krzyżu pewien Żyd, którego zabili Rzymianie. Jeśli powiedzieć to dorosłej osobie, to ona zapyta, co ja jestem winien, że Rzymianie kogoś zabili. Ciągajta Rzymian po sądach, których oczywiście już nie ma. Co ja, tysiące kilometrów dalej, jestem winien za śmierć jakiegoś Żyda? Ja mu bardzo współczuję, ja bardzo szanuję Żydów. Ja im życzę wszystkiego najlepszego. Ale nie jestem winny za to, że jakiś Żyd został zabity. Współczuję mu, życzę mu jak najlepiej. Ale nie wezmę brzemienia poczucia winy i nie będę siebie nienawidził za to, że ktoś 1000 lat temu umarł 1000 kilometrów stąd. Gdybym Państwu powiedział, że mają się Państwo czuć winni za to, że ktoś umarł tydzień temu, to byście mnie Państwo by śmiali. Ale jeśli Państwu powiem, że macie się czuć winni za śmierć Jezusa, no to kiwacie głowami, że to jest okej. Ale kiwacie głowami, ponieważ Wam to powtarzano systematycznie, powtarzano taki młyn. Latami systematycznie Wam powtarzano. Byliście młodzi, więc nie mogliście zadawać pytań, czy to jest normalne, czy to jest dobre. W związku z tym później korporacja religijna przez całe życie ma kogoś, kto działa na rzecz tej organizacji, ponieważ ludzie chcą się pozbyć tych negatywnych odczuć ze swojego umysłu, ze swojego ciała i służą tej organizacji. Dlatego, gdyby pozbawić tę organizację wpływu na dzieci i gdyby religia była od 18 roku życia, to ta organizacja upadłaby dosyć szybko, ponieważ ludzie by w to nie wierzyli, w co jest teraz mówione. Poczucie winy jest używane także praktycznie wszędzie, na przykład w polityce. Masz się czuć winny, że zagłosujesz na jakąś inną partię niż na tą, co powinieneś. W modzie, że masz się czuć winny, że jesteś niemodny, że nie masz najnowszych ubrań, że nie masz najnowszego telefonu, najnowszego komputera, najnowszej gry, że zobacz, wszyscy mają. Poczucie winy jest czymś, co jest bezustannie stosowane w życiu. Jest stałym elementem rozgrywek międzyludzkich. Apeluję zatem do Państwa, byście Państwo dokonali inwentaryzacji, audytu i w końcu restrukturyzacji własnego życia emocjonalnego i ocenili, czy Państwo to, co robią, nie jest manipulacją, bo ktoś Was wzbudził poczucie winy. Zadawajcie sobie pytanie, dlaczego się czuję winny za to i za to? Dlaczego? Kto mi to powiedział? Jeśli kapłan Ci powiedział, że masz się czuć za to winny, to zapytaj, skąd on to wie. No bo Bóg mu powiedział, a to nie mógłby Bóg Tobie powiedzieć? Czy ten chłopak z całym szacunkiem, który pasał krowy, poszedł do seminarium? Nauczyli go na pamięć modlitw, który jak się zwróci do Boga, to Bóg milczy, tak samo jak ja się zwrócę do Boga, Bóg milczy. Mało tego, Bóg milczy, gdy ludzie wyją na wojnach, w powstaniach, gdy ludzie umierają śmiercią głodową. Bóg tak samo milczy. Skąd wie? Bo mu w książce napisali. W książce można wszystko napisać, szanowni Państwo. Szanowni Państwo, życzę Państwu miłego dnia i trzymajcie się. Cześć.